Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Silverek i zapraszam was na kolejny odcinek naszej serii Gothic Czas Zapłaty. A teraz, z tego co się domyślam, właśnie wybiła godzina 14, a na kolejny odcinek już zapraszam was na godzinę 19. I na 99,9% nie będzie opóźnienia. Jestem o tym niemalże święcie przekonany. Nawet na tyle, że jeżeli opóźnienie będzie o więcej niż 5 minut, bo wiadomo, że oczywiście YouTube musi rozesłać sygnał, no to wrzucam dodatkowy odcinek jutro, czyli zamiast dwóch, wrzucam 3. Na tyle obstawiam. Na tyle mnie stać, że tak powiem. No dobra, mniejsza o to. Jednakowoż powiem wam, że odkryłem coś strasznego. Jak wiecie, tutaj pojawiają się potwory. I wiadomo, że ktoś się musi zabić. Ale żeby z dwóch ścierwojadów tyle krwi wypierdzielić, tam z trzech, to już trzeba naprawdę rytualnie je zabijać. Najwidoczniej magowie ognia wcale nie są tacy, za jakich się podają, bo z tego co się domyślam, tej są magowie ognia. Chociaż jak ktoś ładnie podkreślił, magowie danego boga nie są zobowiązani do używania tylko i wyłącznie jemu przypisywanego żywiołu. Więc może lepiej byłoby ich nazwać magami Inosa, bo magowie ognia mogą używać... Magowie Inosa mogą używać magii ognia, mogą używać magii wody. Tak samo magowie Adanosa, którego żywiołem jest takim przypisanym woda jakby, mogą używać magii ognia, ziemi, czy pewnie nawet ciemności, chociaż raczej nie byłoby to zbyt mile widziane, ale... Za potęgę magii. Kto tam wie, co tam Adanos o tym myśli? Zdobyłem kamienie ogniskujące. To świetnie, daj mi je. A jednak miałem rację. Co się stało? Długo zastanawiałem się, dlaczego bariera wymknęła się nam spod kontroli. W końcu doszedłem do wniosku, że jakaś tajemnicza siła musiała rozsynchronizować kryształy podczas rytuału. Teraz mam na to dowód. Kryształy rzeczywiście emitują energię na różnych poziomach. Jeżeli chcemy ich użyć w rytuale, to muszą być jak jedno. Daj mi chwilę, muszę się skoncentrować. A w ramach koncentracji poużywam sobie magii. I jeszcze tylko to. Czekaj, ty miałeś koncentrować czy jakieś rytuały tutaj odwalać? W porządku, kamienie są już zsynchronizowane. Oddaję Lerenowi i powodzenia podczas rytuału. Dzięki Milton, bardzo mi pomogłeś. Cała przyjemność po mojej stronie, przyjacielu. I teraz mam wielkie zastanowienie. Czy ja coś źle przeczytałem? Czy on pomylił słowa? Aż sobie to sprawdzę, bo chcę żyć z czystym sumieniem. No dobra, koniec końców okazało się, że Milton faktycznie powiedział, iż musi się sekundeczkę skoncentrować. I pewnie was ciekawi, czemu od razu nie wziąłem pod uwagę tego, że on chce się skoncentrować, żeby naprawić nam te kamienie. Ponieważ przywykłem, że gramy w grę RPG. A po grach RPG przywykłem, że naprawianie różnych rzeczy, które są związane z misjami głównymi, nie do końca zazwyczaj jest takie proste. I spodziewałem się, że jeżeli on się koncentruje, to pewnie nie naprawi ich teraz. Tylko powie coś na przykład: słuchaj Rick, jeżeli chodzi o te kamienie, sprawa jest dość prosta, ale potrzebujemy niestety pewnego przedmiotu, żeby je naprawić. Jakiego przedmiotu, Miltenie? Pewnego manuskryptu, który zabraliśmy ze sobą do kolonii. Niestety zabrał go Saturas podczas podziału na kręgi ognia i wody. Musisz go odnaleźć i zabrać od niego ten manuskrypt. No dobra. Pójdziemy do Saturasa, Saturas na to. No, mam ten manuskrypt, a po co ci on? Po to, żeby obrócić ten płat w płomieniach. Zabawne, Rick. A teraz precz! Potem trzeba było wpisać grę. On by zapytał się jeszcze raz. Wybralibyśmy opcję, żeby zachować jedność, równowagę i pokój wśród bogów. Dobrze, Rick. Jak dobrze pamiętam, Kronos miał ten manuskrypt. Możesz go zabrać od niego. Kronos na to... No dobra, mam ten manuskrypt. Jeżeli Saturas powiedział, że możesz go otrzymać, to proszę bardzo, jednakowoż na wiele pamięć się nie zda. Dlaczego, Kronosie? Dlatego, że niestety, ale został zapisany w języku legendarnych jeszczuro ludzi z wyspy Rizen. Ojeju, a znasz kogoś, kto zna ten język?
No, znam. Z tego co wiem, Xardas znał ten język, jednakowoż zaginął wiele lat temu. Niestety nie mam pojęcia, gdzie może się znajdować. Gdy już sami znajdziemy Xardasa bez żadnych poszlak, Xardas najpierw będzie miał troszkę z nami do pogadania. Koniec końców spyta się nas już o co chodzi, żeśmy już tylko nie zawracali więcej. Jakoś go tam przekupimy pewnie czymś. No i powie, no tak, znam ten język, jednakowoż, no cóż, jak wiesz, przysługa za przysługę. Ja przetłumaczę ci ten manuskrypt, a ty w zamian przyniesiesz mi moje szczęśliwe bokserki z wieży mgieł. A co do diabła twoje szczęśliwe bokserki robią w wieży mgieł? No wiesz, każdy był kiedyś młody, to było przed barierą, nieważne. Pójdziemy po bokserki. Wrócimy. On nam przetłumaczy manuskrypt, wrócimy do Miltena. A Milten nam na to... No dobrze, mamy już księgę, ale odkryłem kolejny problem. Czy tam manuskrypt, mniejsza o to. Odkryłem kolejny problem, którym jest to, że w manuskrypcie jest opisany przedmiot, którego również nie posiadam i naprawdę nie wiem, gdzie można go znaleźć. To za przedmiot? Legendarny kostur. Kostur z katalizatorowanym kamieniem z samego Neptuna. A skąd ja mam ci wytrzasnąć coś takiego? No właśnie nie wiem. Może Leren coś o tym wiedział. Ale Leren na to... No tak, słyszałem, że kiedyś jakiś taki kamień znajdował się, a kostur dałoby się połączyć, tylko trzeba byłoby odpowiednio wyciosanego drewna od naszego drwala z obozu i samego kamienia. Z tego co wiem, gdzieś w naszych księgach u góry można go odnaleźć. Jakieś zapiski o tym, gdzie on się znajduje. No dobra, idziemy po zapiski, czytamy zapiski, w zapiskach. No, gdzieś tam spadł obok placu wymian. Trzymałem obok placu wymian, znajdujemy kamyk, jakimś cudem, nikt go wcześniej nie zabrał. Wracamy tutaj. Okazuje się, że wszystko działa dobrze. Używamy kostura. Rytuał nie działa. Rytuał nie działa, a więc co my robimy? Milton nam mówi, że rytuał nie działa i będziemy potrzebować innej możliwości. Musiałbym zapytać o to Xardasa, może on z jakąś inną zna, skoro był w stanie to rozszyfrować, to za te sekrety tych jaszczurów z wyspy Rizen. Skoro zna ich język, to właśnie jakieś sekrety też mogą być, bo za język jaszczurów, a Xardas właśnie legendarnych jaszczurów. No i Xardas tam mówi, że faktycznie zna inną opcję i tą opcją będzie utarcie specjalnego... Nie wiem... Będzie utarcie góry złożonej z rudy, nie wiem w jakim celu, żeby ją wycisnąć z nim maksymalną potencję magii i położenie na niej kamienie ogniskujące, następnie włożenie w nich Uriziela i wezwanie śniącego we własnej osobie. No i dzięki temu wszystko będzie w porządku. I kamienie zaczną znowu pulsować pełnią energią. Bo skoro śniący to wszystko zaczął, to musi to wszystko skończyć i wszystko naprawić, prawda? No właśnie. Ta historia mi zajęła prawie 5 minut. I zakończyła się największym bullshitem na świecie. Przepraszam was za to naprawdę. Mam nadzieję, że chociaż kogoś rozbawiła, bo była zupełnie improwizowana. No dobra. Co ja miałem robić w ogóle? Tak trochę mi wyleciało z głowy. Aha, teraz mam się zająć bestią. Okej. Okay. No, mam się zająć bestią? No dobrze. Skoro mamy się zająć bestią, jak już powtarzam się po raz kolejny, to w takim razie przydałoby nam się użyć tego całego zielska. Poszukam go poza wizją. Tego całego zielska od Lestera, więc witamy się za sekundeczkę. Ziele znalezione, jednakowoż, poza tym oto podejrzanym narkotykiem od Lestera, w naszym ekwipunku odkryłem rzecz niewiele mniej ciekawą, a może i bardziej? Któż to wie? A propos, odkryłem, gdzie znajdują się drugoczęściowe, czyli jak dobrze pamiętam, leworęczne miecze od mieczy dualnych. I a propos, znajdują się one w dziale pancerzy. Tutaj nie szukałem. A jak was ciekawi, jakim cudem wcześniej tego nie zauważyłem, dlatego że po pierwsze, wiem, że moją spostrzegawczość można poddać do dyskusji, jednakowoż prawda jest taka, że właśnie jeżeli chodzi o fakty, to rzadko zaglądamy do działa pancerzy, ponieważ tu ciągle sprawa jest następująca, że jak wiecie, jest taki dość popularny błog, że często nie widać przedmiotów w ekwipunku i pewnie wielokrotnie mógłbym nawet to zauważyć, jednakowoż nie widziałem,
ponieważ jeżeli nie było czego tutaj widać, a ja nie schodzę kurszorem jakichś słabszych pancerzy zazwyczaj, praktycznie zawsze, no to ciężko było mi zauważyć coś, czego nie widziałem. No bo to takie trochę logiczne. A mniejsza o to jednakowoż i w sumie wypalmy to ziele. Zobaczmy, jakież ono tutaj szkody w naszym organizmie wywoła. Skoro sam Lester powiedział, że to jest potęga. No, już widzę, że kopa niezłego to to ma. Jednakowoż, póki co żadnych większych zmian. Dobra, to już nie jest takie... Spać. Chcę spać. Jejcie, faktycznie może się prześpimy, bo ja zaraz tutaj dostanę jakiejś dziwnej choroby związanej z złym postrzeganiem rzeczywistości. Połóż się spać. A propos! Dobra. Okej. Okay. Płodący strażnik świątyny. Poszedł się zabić. Okej. Okay. Wiarus tutaj leży martwy. Co do diabła? Czyli jesteśmy w tym momencie w trakcie tego koszmaru, który spowodował, że obóz na bagnie jest w takim stanie, w jakim jest, tak? I co ja mam tutaj zrobić? Bo raczej wątpię, żebym był w stanie jako zwykły gostek cokolwiek zrobić tym, bo to potężnym demonom. To tyle? Czy ja zawiodłem? Czy ja właśnie zrobiłem coś dobrego? Była straszna schiza do diabła, nie wiem. Bestia z bagien. Nic się nie zmieniło. Nie wiem, może mam pogadać teraz ze Sterem. Witaj, przyjacielu. Nie. Nie wiem, może po prostu wczytamy grę i spróbujemy tam jeszcze raz pójść. Mam wrażenie, że raczej coś tam powinniśmy zrobić, bo mieliśmy poznać słabość bestii. A jedyne, co poznaliśmy, to to, że w gotiku da się zrobić dość niepokojąco migający ekran. To jest jedyne, co uzyskałem z tej podróży i powiem, że zawsze jest to jakaś wiedza, każda wiedza cenna. Chociaż niektóre je pienia własnej skórze nie próbować, jednakowoż moja głowa. No diabła, co ja właśnie przeżyłem? Serio, to było naprawdę dziwne. Spać, chcę spać. O, może teraz coś innego się wydarzy. No, chciałem coś innego, to dostałem coś innego. Jednakowoż, wywalenie gry to nie było to, do czego dążyliśmy, a więc spróbujmy jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że ten raz będzie jakiś bardziej sukcesywny, no bo wiemy już, że raczej z demonami walczyć nie mamy, a ponadto, że Crash też niczego nie rozwiązuje, ale to akurat było do domyślenia się. Mordę. Będzie mi on, będą mi się te efekty śnić po nocach. Co tu się odpierdziela? Mam dziwne wrażenie, że coś z tym gościem powinniśmy zrobić, ale on leży martwy, więc nie wiem. Może musimy pójść do jaśnie oświeconego. Bądź, to brzmi jak jakaś całkiem sensowna opcja. Bo w tym miejscu jedne, co nas czeka, to śmierć. Okej. Okay. A więc jaśnie oświecony nie przywitał nas otwartymi ramionami. Tylko bardziej z akcją w stylu, wiesz co? Ja nie jestem twórcą gry, ale twórcy gry powiedzieli mi, że mam cię tutaj nie wpuszczać. No dobra. Więc coś nieświeconego, nie ma co tutaj się go czepiać, bo to był rozkaz odgórny. Jednakowoż do diabła cały czas... Cały czas wyczuwam, że gdzieś jest błąd. A po takim zielsku może być to się tak z moim wechem. Jednakowoż czuję, że gdzieś jest błąd. Może nie powinienem spać do poranka? Może to jest właśnie problem w tym wszystkim? Bo może gdybym wybrał jakąś inną opcję, byłoby dobrze? O, coś się dzieje. Nie stój tak! To bądź broni! I ruszaj ku chwale śniącego!
I miałem rację, że coś wcześniej było nie tak. Jednakowoż, przyjacielu, wiesz, ja już próbowałem pójść ku fale ściącego i... Co ty się odpierdziela? Nie skończyło się to za dobrze. Może tamta skądś zabić konkretnego? Wątpię, żeby to jakkolwiek wpłynęło. Powinien tą bestię spotkać, zobaczyć jak ona wygląda. To mogłoby w jakiś sposób mi pomóc, bo te... Kiski, wycie! To w żaden sposób mi nie pomaga. Demonów też zranić nie mogę. Zresztą to się dzieje chyba tylko w mojej wyobraźni, więc za wiele ich zranienie mi nie da. Strażnik świątynny bije z kuszy. Książę demonów wyraźnie chce mi nakopać do tyłka. Co ja mam zrobić w tym chorym śnie? I czemu ty, strażniku świątynny, stwierdziłeś, że najlepszą metodą w tym momencie będzie sobie obserwowanie morza? Bo tam się znajduje morze w tamtym kierunku. Do diabła, to jest faktycznie koszmar. Moje uszy pękają w szwach. One odczuwają pełnię tego koszmaru. Nie wiem, czy ja coś pomijam? Czy ja powinienem wejść do którejś z tych chatek i tam spotkać jakiegoś zenka na przykład, czy... O. Śniący oświecił mój umysł, bestia złoży mu pokłony, a ty będziesz tym, który ugnie jej kolana. Człowieku, dobrze się czujesz? Milcz, psu bracie, wybij ten wywar i do boju. Oszalałeś? Przecież to trucizna! Powiedziałem, pij! Nie sprzeciwiaj się woli śniącego! Powiedział do boju, więc rozumiem, że teraz mam im nakopać jakoś. Nie wiem, dzięki tej... Schowaj broni. Nie wiem, dzięki tej truciźnie będę w stanie pokonać ich? Czy trucizna jest właśnie pomysłem, jak ich pozabijać? Wytrzymałem uderzenie arcydemona, więc ma to jakiś sens. Czy tam demonicznego księcia. Niestety... Nie. To jednak balu nic mi nie dało, wiesz? Wybiłem tą truciznę, poszedłem do boju... I co? To mi zapewniło jakiś chociaż wpis? To był sen. Bestię można zabić tylko za pomocą trucizny. Potrzebuję też kogoś, kto pomoże mi w zrealizowaniu tego zamierzenia. Muszę porozmawiać z balem. No dobra, tym razem dowiedzieliśmy się czegoś. Z dnia faktu, że ten sen był... I ze względu... Chyba na zbugowanie go. I ze względu na to, jak go zrobili. Najbardziej porąbaną rzeczą, jaką widziałem w tej grze. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Skąd wiesz o moim śnie? Byłem balem. Potrafię wyczuć targające tym umysłem emocje i lęki, które pożerają twojego ducha. Widziałem cię we śnie. Pomogłeś mi zabić bestię. Tak, byłem tam. Zobaczyłeś moje przeznaczenie? Jestem gotów je wypełnić. Ruszajmy. Czas nagrej. Bestia z każdą chwilą staje się coraz silniejsza. Mętne spojrzenie, przykurcz twarzy, wypaliłeś ziele. Ach, tak jakoś wyszło. Nie sądziłem, że się na to odważysz. Ty nikt jeszcze tego nie przeżył, a przynajmniej nikt, kogo znałem. Co?! To było jedne wyjście. Narkotyk jest bardzo silny i naprawdę ukazuje to, jak zaradzić złu. Ale jakoś jeszcze nikt nie chciał o tym opowiedzieć. Mogłem przez ciebie zginąć! Wiem, ale gotów byłem na takie poświęcenie. Dzięki tobie bestia zostanie zniszczona. A co jakbym nie przeżył? Jakbyś się wtedy dowiedział, że uczynić, aby zabić potwora z bagien? Ach, poszukałbym innego ochotnika. Niech cię szlak, Lester! No, zostawmy przeszłość ze sobą. Nie ma sensu rozgrzebywać zeszłości. O, co zobaczyłeś? To akurat zachowam dla siebie. Nie możesz! Ależ mogę! Ty tak lekceważyłeś moim życiem, to ja teraz wystawię na próbę twoją cierpliwość. To i tak niska cena. Powinienem coś jeszcze ci obciąć w ramach rekompensaty.
Dobra, już dobra. Nie chowam urazy. Porozmawiamy, kiedy ochłoniesz. Nie tak szybko. Idę z wami. Chcę na własne oczy zobaczyć, jak bestia ginie. Ja na twoim miejscu wybrałbym inny rodzaj samobójstwa, ale jak tam sobie chcesz. Ruszajmy. Prowadź, Balu. Czemu mam wrażenie, że odkąd wróciłem z tego snu, gra wygląda gorzej? Czy wy mi coś popierdzieliście z rozdzielczością w tej grze? Czy ten zen był aż naprawdę tak przekozacko chory, psychodeliczny, hałcugenny i tak dalej, że ja źle widzę teraz? Czy naprawdę ta gra stała się brzydsza nagle? Co tu się dzieje? To jest najdziwniejszy odcinek na całym kanale chyba. Dajcie mi sekundę. No dobra, pogrzebałem troszeczkę w opcjach. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o opcje, wszystko jest w porządku. Jednakowoż kurczaki pieczone, jestem na 99% pewny, że mimo to coś pochrzaniło się z proporcjami ekranu. Może na przykład przespanie się coś w tej kwestii poprawi? Bardzo jest to możliwe. A zobaczmy. No jakby trochę lepiej jest. Cóż. A mało tego, postanowiłem się przespać, ponieważ jak się poruszałem, to widziałem, że bal za nami idzie, więc i tak pewnie trzeba byłoby go przeteleportować już na miejsce. A więc my sobie pójdziemy dzięki temu też troszeczkę w łatwiejszy sposób, bo nie będę musiał... No cóż, jak się domyślacie... iść z nimi, tylko po prostu się tam przeteleportuję. A jak się domyślacie też przy okazji, stąd jest jednak troszeczkę bliżej do obozu na bagnie. Ale... Wiecie co? Jak wam się materiał podobał, to możecie mi zostawić pozytywną ocenę. Jak się nie podobał, to oczywiście negatywną. No i panie i panowie, do następnego razu. Czy tam na wodzie jest coś aż tak dziwnego, jak mi się wydaje? Boże, co się z tą grą dzieje w tym momencie? Ta, na wodzie jest jakiś, kurde, kwadratowy kawałek zieleni. Co się z tą grą dzieje w tym odcinku, to jest po prostu jakaś fanaberia i... Jakim cudem ma to woda niby nie zlatuje? To aż tak wysokie niby jest? Definitywnie nie. A dobra, mi się wydaje, że na 99,9% według wszystkich zasad fizyki na to powinna woda, wiecie, wpływać z tego, ale... najbliższej nie. Jak powiedziałem, no tyle w tym odcinku. Do następnego razu. Cześć.